dobry kochani, witajcie na kanale. Dzisiaj zapraszam was na takiego luźnego vloga, ale może też nie aż takiego super luźnego, bo dzisiaj, właściwie już od jakiegoś czasu trwają przygotowania do naszego ślubu i mamy parę rzeczy do pozałatwiania, wiecie, taka trochę powiedziałabym papierkowa robota, musimy podjechać do księdza, musimy jeszcze podzwonić, powysyłać parę maili odnośnie takich już detali. Ja ostatecznie musiałam jeszcze domówić kilka zawiadomień, także czekam jeszcze tylko na wiadomość, czy już wreszcie są gotowe do druku, czy jeszcze nie, no bo projekt musiał być zatwierdzony i w ogóle, także chwila na to zeszła, nawet nie mała, a dzisiaj, tak jak mówiłam, czeka nas wizyta u księdza. Ja ogólnie myślę, że wiecie, że to będzie taka krótka wizyta, ale powiem wam szczerze, coś czuję, że nie będzie. Ja się obawiam, że to będzie już, wiecie, to takie spisywanie wszystkiego, także zobaczymy. A póki co jest po prostu tak totalnie gorąco, że jeszcze korzystamy z okazji, no i się trochę opalamy, żeby, wiecie, nie być takimi bladziochami, także mam nadzieję, że trochę nam się uda poopalać dzisiaj. Dużo osób jeszcze pyta o Lejsola, a więc proszę bardzo, Lejsol, pytają się o ciebie, czy wszystko z tobą spoko. Z Lejsolem wszystko spoko, jak widzicie, jest trochę z wywieszonym jęzorem Lejsol, ale to dlatego, że szalał już trochę, biegał sobie po grudku, a tak to proszę bardzo, leżakowanie, Lejsol cały rozwalony, jak foka wyglądasz teraz. No, ale daję radę z upałami. Jeny, powiem wam totalnie szczerze, w ogóle muszę się tu jakoś, nie wiem, przesunąć, żebyście mnie widzieli, nie wiem, czy mnie widzicie. O, no Lacey, przyszłaś, tak? Co, już nie chcesz leżeć, tak? Gorąco pieskowi, no wiem. Chcieliśmy ogólnie podjechać nad wodę, ale słuchajcie, w ogóle jakoś mamy takiego pecha. Pojechaliśmy na plażę i rozumiecie to, że plaża jest zamknięta na miesiąc w ogóle, w lipcu. Cały lipiec ma być zamknięta, bo robią jakieś tam przebudowy, coś, no i po prostu nie można korzystać z plaży, więc jedyną opcją, żeby skorzystać z plaży, jest po prostu na przykład wypożyczyć rowerek, jakiś kajak, łódkę, cokolwiek, bo inaczej plaża jest zamknięta. Także będziemy musieli chyba szukać innego jeziora. Rozumiecie to? Plaża zamknięta. W lipcu. Na miesiąc. Co tu się dzieje? Tu jest normalnie mecz. Patrzcie na to. No. Lejsol, dawaj, dawaj. Ale ma tempo. Dawaj, Lejsol. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie, pięknie. Urany, ale pędzi. Ale pędzi. Dawaj, Lejsol. Dawaj, dawaj, dawaj. I juhu. Meta, super. Meta. Kto tu tak rzuca piłkę pięknie? Ja. No patrz, właśnie. Apartuję. Leci, Lejsol. Lejsol robi formę przed ślubem. Lejsolek. Ej, Lejsol, to zmyłka była. Dobra, a tak szczerze, to my będziemy robić formę, nie? Tak, no. Nie wiem kiedy, ale będziemy robić. Ja też tak myślę. Najpierw trochę się poopalamy, od tego zaczniemy. Dobra, zobaczcie, mi się tak chce pić, Michałowi w sumie też. A tu jest taka fajowa machina. Nie, będzie działać? Ty wiesz na pewno, jak to użyć. Średnio. Nie, no co ty? O nie, dobra, to za ciemno, to bym nie pokaże. Dobra, to dawaj pod to, bo to się tak gazuje jakby, nie? Dobra. I lecimy. Dobra, wiesz co? Może zrobimy podejście dwa, co? A może to zła butelka? Może butelkę złą wzięliśmy? No to po co by dawali drugą? No nie wiem, żeby przelać to. Działa! Patrzcie, jakie to jest fajne, bąbelki lecą. No nie, no dobra, no to jednak Michał, słuchajcie, mistrz dał radę, opanował sytuację. No i wreszcie na te upały będzie można się ochłodzić, bo dzisiaj jest dramat. Gdzie masz szklankę swoją? Tu, ta moja szklaneczka, możesz mi nalać od razu. Dziękuję bardzo. No, jajku, ale mam tylko na wodę, dobrze. No to kochani, to za te upały. O nie, 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 to jest, słuchajcie, jakiś koszmar, chyba zaczyna padać. No. Ej, bez kitu, już kropi, a ja zobaczcie. Ooo! Dobra, aparat mi się gibnął, ja już sobie chodzę, patrzcie. Gołymi stopami po trawie, jest tak wspaniale, tak mięciutko, że aż miło sobie tak pochodzić. Ale masakra, bo zaczyna padać, po prostu zaczyna padać. To chyba za dużo sobie nie pochodzę, niestety, co poradzić. Będę musiała zmykać gdzieś, o rany.
normalnie, coś mi ugryzło chyba w stopę. Będziemy musieli zaraz tutaj wszystko pochować i schować się do domu, bo ja nie wiem, czy to w ogóle burze się nie zaczną. Bo ostatnio też były takie alerty, że może być burza i ja się obawiam, że ta duchota dzisiaj oznacza burzę. I jeszcze są takie ciemne chmury tam, że chyba możemy mieć pecha i może być dzisiaj burzowo. Ach. Ale wiecie, kto jest zachwycony? Ta oto pani, moja Lejsolina. Siadłam sobie trochę na tarasie, bo to jest zdecydowanie plus, jeśli chodzi o taras, że nawet jeżeli zaczyna kropić, to możecie sobie siedzieć na świeżym powietrzu i to jest czadowe. Także ja zdecydowanie z tego skorzystam. No, i tak to sobie można odpoczywać. Dobra, ale kochani, ja wam sobie jeszcze nie powiedziałam odnośnie takich przygotowań. Ja jeszcze stwierdziłam, że zanim... ojeny. Nie no, chyba wam tu nie powiem. Dobra, powiem wam szybko. Ale stwierdziłam, że przed ślubem chciałabym jeszcze pójść do dentysty, trochę zadbać, wiecie, o ząbki, żeby były takie już idealne. O nie, naprawdę zaczyna mega kropić. I powiem wam szybciutko. No i byłam, no i zapisałam się na taki specjalny zabieg. Później wam opowiem troszeczkę więcej, żebyście mogli sobie co nieco zobaczyć i porównać. Także będzie z tego odcinek, spokojnie. Albo dobra, w sumie powiem wam od razu. Zapisałam się na wybielanie zębów. Bo stwierdziłam, że wiecie, ślub jednak jest taka okazja, że fajnie mieć te zęby takie naprawdę ładne, zadbane. Nie, słuchajcie, ja uciekam z tym fotelem, bo to jest masakra. Sorry. Jeszcze telefon. Dobra, chodźcie, wy też. Przenieśliśmy się trochę. Jeny. Dobra, tu jest też spoko, ale to już wiecie, tak zaczynało kropić, że nie chciałam, żeby cokolwiek zmokło. Ale się rozpadało. Ale w sumie może to i lepiej, chociaż wiecie, ten cały taki gorąc zniknie z powietrza, nie będzie takiej masakry i będzie można wreszcie czymś oddychać, bo wcześniej to był dramat, po prostu nie było nawet czym oddychać, serio. Także nawet niech pada, co tam. Dobra, ale wracając do tematu, powiedziałam wam w sumie, tylko rzuciłam hasło, że zapisałam się właśnie na wybielanie zębów, bo stwierdziłam, że w sumie już długo się zastanawiałam wcześniej, żeby pójść na coś takiego. Ale ostatecznie jakoś zawsze stwierdzałam, że a dobra, może później, a teraz stwierdziłam, że jednak ślub jest taką okazją, że po prostu chciałabym to wytestować i rzeczywiście zobaczyć, czy było warto, czy nie. Ja akurat tutaj postawiłam na profesjonalistów, nie szukałam tutaj, wiecie, żadnych takich szybkich sposobów na to, tylko poszłam do mojego stomatologa, żeby wszystko ogarnął, doradził, sprawdził, no i jestem już po w sumie dwóch wizytach. Teraz jeszcze dwie przede mną, żeby wszystko zrobić stopniowo i żeby nie było żadnych problemów. Dobra, ale jakby tutaj nie będę się nad tym za dużo rozwodzić, o tym najwyżej innym razem. Po prostu lepiej takie rzeczy, no wiecie, oddać w ręce specjalistów, niż gdzieś tam samemu coś szukać i wybierać. Naprawdę lepiej jest pójść do, no, do profesjonalisty, który to zrobi dobrze, no i z głową. I dopasuje przede wszystkim do was, a nie od tak randomowo wyjmie coś z półki. No i byłam wczoraj na zabiegu, bo zanim się pójdzie w ogóle na to wybielanie zębów, no trzeba mieć odpowiedni przegląd, trzeba mieć wszystkie zęby zdrowe, nie można mieć też żadnych koronek na przykład zrobionych, bo wtedy to wybielanie się nie sprawdzi, bo nie wybieli na przykład tej koronki i będziecie mieć jeden ząb w innym odcieniu. I ostatecznie właśnie ja po tym przeglądzie byłam, z moimi zębami wszystko jest okej. I jedyne, na co musiałam jeszcze pójść, chciałam, bo ten efekt wtedy jest po prostu fajniejszy, to usuwanie kamienia. To jest też taki w sumie rutynowy zabieg, wiecie, żeby po prostu zadbać o te wasze zęby, dziąsła, żeby nic złego się tam nie działo, bo trzeba właśnie kamień usuwać na bieżąco. No i ja oprócz tego, jeszcze oprócz samego usunięcia kamienia, miałam też piaskowanie zębów. To już to prawda było dodatkowo płatne, ale jakby no warto, jeśli się myśli o tym, żeby ten efekt był rzeczywiście lepszy, bardziej później widoczny. No ja się na to po prostu zdecydowałam, wiadomo, nie każdy musi. I ostatecznie po całym tym zabiegu przez 24 godziny nie mogłam jeść praktycznie nic. Jedyne co mogłam jeść to same białe rzeczy, bo potem obowiązuje po prostu biała dieta. I powiem wam, było mi strasznie ciężko, bo nie miałam w ogóle, naprawdę nie miałam pomysłów na to, co jeść, serio. Dobrze, że było tak gorąco i nie byłam też jakaś głodna, więc przez długi czas piłam po prostu samą wodę, szklankę wody. O, tak jak teraz, cały czas piłam szklankę wody i do tego na przykład jadłam białe rzeczy typu kalafior, typu jakieś serki, twarożki,
No i to byłoby na tyle. Naprawdę, nic więcej nie mogłam zjeść, same białe rzeczy. I dzisiaj wreszcie minęły te 24 godziny, więc idę zaraz zjeść coś pysznego. I po prostu powiem Wam, nie mogę się doczekać. Mieliśmy z Michałem zrobić żeberka, takie pyszne, doprawione i w ogóle. I ja tego w ogóle nie mogłam zjeść. I czekają na dzisiaj, także dzisiaj pewnie je zjemy, bo powiem Wam, że ciężko się żyje bez jedzenia, naprawdę. A same białe jedzonko, to już w ogóle, bo to nie jest łatwo to znaleźć. Serio. Zobaczcie, jak to pada. Po prostu te krople aż odskakują od tutaj od parkietu, widzicie? Nieźle się rozpadało, ale nic dziwnego po takich upałach. Zobaczcie, jakie Michał zrobił pyszne żeberka i teraz jeszcze zalewa to winem i po prostu one będą najpyszniejsze. Już je raz jedliśmy z takiego przepisu. No, kilka razy wytestowaliśmy inny, ale ten jest zdecydowanie najpyszniejszy, pychotka. O, jeszcze więcej. Dobra, nie? Żeby tak nie było, że tyle wina. Będzie okej. Zobaczcie, moi drodzy, przyszły też moje buty już na wesele i w sumie wszystko byłoby spoko. Ja zamawiałam buty właśnie z tego sklepu Brillu. Mają tam przepiękne w ogóle buciki do wyboru, nie tylko na ślub, również wiecie, na jakieś imprezy, także jest tego naprawdę dużo. I tu w ogóle zobaczcie, już na samym wstępie jest w ogóle też taka mała prośba właśnie, żeby przymierzyć te buty. No wiecie, jakby też nie na gołą stopę, jakby rozumiecie, o co chodzi, nie? Żeby zawsze można było ewentualnie dokonać zwrotu. No, tu jest taki certyfikat, bo to jest polska marka bucików. Spójrzcie sobie, fajnie jest to zapakowane. I tu są wreszcie moje buty! Ja już Wam powiem szczerze, wiem jak one wyglądają, bo ja zamówiłam już jedne. A tu musiałam, co prawda, wymienić rozmiar. I zobaczcie, tak się one prezentują. No ja myślę, że są po prostu przekozackie, są przepiękne. Tak się błyszczą jakby delikatnie. Nie wiem, czy to tak widać, bo to są perłowe buciki. O, tu jeszcze mają taki paseczek, że to jest w sumie spoko rozwiązanie, bo tu wiecie, stopa nie wypadnie, tylko będzie się tak fajnie trzymała, będzie można tańczyć do rana. I jest też, wiadomo, jakby szpilka, no ale jest to taki bardziej słupek, że nie jest to taka cieniutka szpileczka, także tak się prezentują buciki. To jest jeden. I już Wam pokazuję, tu mam jeszcze drugi bucik, więc myślę, że wybrałam, że dokonałam dobrego wyboru po prostu. O, tak one wyglądają. No są śliczne. Ja Wam przyznam szczerze, że ja na początku w ogóle zamówiłam sobie buty troszeczkę w mniejszym rozmiarze i sugerowałam się bardzo tabelą, która była tam podana. W sumie troszkę niepotrzebnie, bo mogłam od razu zamówić mój standardowy rozmiar, czyli właśnie tak jak tu macie podane, jest to rozmiar 37, no bo jednak ten rozmiar zdecydowanie mi pasuje. Wcześniej zamówiłam 35, no mówię, no zgodnie z tabelą, ale jakoś tak nie do końca mogłam po prostu dopiąć w nich moją stopę, więc stwierdziłam, że rzeczywiście po prostu no trzeba je wymienić. Na szczęście ze zwrotami tam nie ma problemu, słuchajcie, to trwało dosłownie ekspresowo, także raz, dwa, przyszła do mnie kolejna paczka z butami, no i te już pasują idealnie, więc buty na ślub wreszcie są wybrane. Ja Wam jeszcze nie pokazywałam, ale dokupiłam też taki, wiecie, bajer i są to naklejki, które przyklejamy pod butami. Są oczywiście z napisem yes, czyli jak będziemy już wychodzić w ogóle z kościoła, wiecie, żeby taki był drobny bajerek. Mega mi się to spodobało i one, słuchajcie, te naklejki kosztowały złotówkę, także no ja musiałam je wziąć i wzięłam właśnie jedną naklejkę do moich butów, jedną do butów Michała, także sobie je podepniemy tutaj po tej stronie na buciku i będzie tak fajnie, bo jak będziemy wychodzić, to wiecie, czy do zdjęcia później, spoko to będzie wyglądało, taki mały detal, ale na pewno będzie cieszył. Ostatnio w ogóle tyle paczek do nas przychodzi, ja już pozapominałam, co jeszcze, wiecie, jest zamówione, a jeszcze nie przyszło i tu między innymi pokażę Wam nasze zaproszenie, bo ja chyba nie pokazywałam ostatecznie tego zaproszenia. Jest w takiej błyszczącej kopercie i już Wam pokazuję, jak to się prezentuje w środku. O, otwieramy sobie z tej strony, ja wiecie, otwieram jedną ręką, także sekunda, okej, o, i my się zdecydowaliśmy na taki, spójrzcie, paszport weselny. Mi się to totalnie podoba, po prostu totalnie.
bo wygląda przepięknie, on się tak mieni. No tu mamy właśnie taki, wiecie, imitację paszportu, tu są nasze inicjały i to się tak błyszczy, jest kokardka, a w środku jest specjalna karta pokładowa. I paszporcik sobie otwieramy, a w środku niespodzianka. W środku znajduje się specjalna wiza ślubna, gdzie mamy zaproszenie na ceremonię, czyli na ślub w kościele. A tu ja już co prawda zakryłam, bo to są wszystkie dane, wiecie, kościół, godzina i w ogóle to może na razie nie będę pokazywać. Ale tu jeszcze to jest mega słodkie, bo tu jest, zobaczcie, nasza foteczka piękna, łącznie tutaj, no wiadomo, z jakimś hasłem, z jakimś cytatem, a na dole mamy jeszcze, zobaczcie, takie strzałki, miłość, ślub, tam jeszcze jest wesele, zapraszamy. No i tak się prezentują nasze zaproszonka, więc ja uważam, że są po prostu przepiękne. Nam się od razu spodobały, a że my lubimy podróżować, to stwierdziliśmy, że one do nas pasują i właśnie dlatego zamówiliśmy je w takim stylu. A w środku, zobaczcie, jest jeszcze taka karta pokładowa, to jest akurat zawiadomienie, to co Wam pokazuję, więc tu jest wszystko napisane, właśnie pasażerowie, wpisujemy imię i nazwisko po prostu gości, miejsce ślubu, data, godzina. Normalnie jeszcze na zawiadomieniach my tu z tyłu mamy na przykład podane miejsce, gdzie się odbędzie wesele. Na zawiadomieniach, na zaproszeniach, tych takich jeszcze z weselem, to mamy podane miejsce, gdzie jest wesele, nocleg, no i jakaś jest wzmianka tam o prezentach, czyli takie standardowe zaproszonko.